trochę, 25-27. Zobaczymy, co tu jest. Jest tutaj coś. Jest moneta. Niech to wyschnie, bo to trochę. Zobaczcie, jaki ładny. 1788? Chyba tak. O, 88 chyba. Bardzo ładny grosz. Jesteśmy dzisiaj na łące praktycznie i szukamy tutaj, zobaczymy, straszny wiatr jest, także zobaczymy, co tutaj na tej łące wyjdzie. No co prawda to będą jakieś fanty, które będą na pewno w stanie kiepskim, bo wiadomo, kwaśna ziemia, łąka, to wiadomo co jest, że ewentualnie seberka tylko się zachowują. Zresztą blisko rzeki, także w tym samym terenie jesteśmy co zawsze prawie, że. No i może coś tam się trafi. No, straszny wiatr jest w ogóle. Powiem szczerze, no jak nie będzie tutaj nic, to potem ewentualnie do lasu jeszcze pójdziemy. Na tą działkę, którą mamy. No, kolega już poleciał, także teraz w tej chwili już tam kopię coś. Zobaczymy, co będzie. Więc do pierwszego dołka. Na razie. No i słuchajcie, jest pierwszy dołek. No i z dołka wyszło coś takiego. Nie wiem, co to jest. Kawałek jakiejś takiej osłony aluminiowej, czy jakiejś takiej podobnej do aluminium stop jakiś jest. Osłonka od czegoś. Dobra, do następnego. Słuchajcie, dzisiaj to w ogóle jakieś dziwne są te wykopki. Zobaczcie, jaka dziura i co tu wyszło. Zobaczcie, jakaś obejma, tylko że to nie wiem, czy to żelazo, czy jakiś inny stop czegoś. Coś tutaj było, jakieś okucie od czegoś. Nawet od czego to nie wiem. Się rozpadło głęboko, biło na srebro. No nic, do następnego. Jest dół wykopany, porządny, rozkopane. No i wyszedł grosz polski w międzywojnie. Daty nie widać. Jedyneczka. Dobra, lecimy dalej. No i słuchajcie, następny dołek. No i z dołka wyszła klamereczka.
od jakiegoś sandała czy od czegoś. Trudno powiedzieć od czego. Dobra, do następnego. Słuchajcie, jest dołek. Dołek. I z dołka wyszło co? 1 grosz. Międzywojnie. Ale stan jaki jest, taki jest, no. 1931 bodajże widziałem. Może i 31. 1931, tak, u góry jest. No, bo 4. 1930. Może i 4. Powyżej orła widać datę. Dobra. No i słuchajcie, jest takie bicie. Trochę 25-27. Zobaczymy, co tu jest. Przymarznięta ziemia jest, słuchajcie, no, ale zima się zbliża, także to jest normalna sprawa, prawda? Zobaczymy, czy tutaj wyszło. Wyszło. Tutaj. Jest tutaj coś. Tak. Stanisława. Niech to wyschnie, bo to trochę. Zobaczcie, jaki ładny, 1788, tylko tam. No, 88 chyba. Bardzo ładny grosz. Tylko druga strona ma gres. Powiedz, słuchajcie, ten gres trzeba w domu wyczyścić. Teraz nie będę go czyścił, bo tutaj... no tak, trzeba w domu wyczyścić, zobaczcie. To trzeba zczyścić wszystko, bo to jest ten gres. No i tam będzie orzeł, pogoń, wszystko będzie. Dobra, do następnego. W takim razie. Także zobaczcie, co tu wyszło. Jest tu coś takiego. Nie wiem, czy to był guzik, spód guzika, czy to jakiś medalik był przebity tutaj. Nie wiem, co to jest. No, ale na uranem się nie dało chodzić, bo same żelazo wychodziło. Więc tutaj weszliśmy obok
to też jest, mamy na to pozwolenie, także chodzimy. Dobra, do następnego. Jest następny jakieś trafienie. Tutaj widzicie, w tej grudzie. O, tutaj. To jest to. Plomba pewnie. Tak. Plomba i to taka ciekawa, powiem wam. Dosyć ciekawa. Ciekawostka. Zobaczcie. Jakieś ósemki? Co to jest? To jest napis u góry. Chyba paruski. A tutaj też jest napis na dole. Chyba 88. Nie wiem, co to jest. No, ciekawa plomba. Dobra, do następnego. Słuchajcie, dołek jest taki głęboki. Wykopałem. Piaseczek, widzicie, jaki ładny. No, co wyszło z dołka? Zobaczcie, jaka piękna buratynka. Widzicie Jana Kazimierza? Piękny. Trochę nierówno bite, ale jest ładny stan, bardzo ładny. I wiesz co, chyba nie wiem, czy to nie będzie już ostatni dołek, bo jest bardzo późno na obiad, idziemy zaraz, zbieramy się. Kawałek drogi mamy. Dobra. Druga strona jeszcze pokażę. Nie, to wyostrzy. O, widzicie? Jest pogoń. Data też jest 1664. Dobra. Do następnego. O ile będzie jeszcze. Chyba to będzie koniec dzisiejszych poszukiwań, także zapraszam na następne spotkanie. Prawdopodobnie w Krzaczorach. Zwijają się koledzy już w sumie dwóch już jest w samochodach, także ja też. Do następnego spotkania.